projektu przez Kryzmat Kultury na Kulturę. Bardzo miło nam tutaj Państwa gościć. Widzimy, że Wasza obecność przeszła najśmielsze oczekiwania. My chcieliśmy bardzo serdecznie Wam podziękować za Waszą obecność, za to, że się tutaj się pojawiliście. I chcemy zaprezentować Wam naszą pracę miesięczną, efekty, która powstała właśnie od wakacji aż do teraz. Wolność. To słowo ciśnie nam się na usta, zwłaszcza dzisiaj w przededniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale czy ona jest tak naprawdę? Ile jest warta i jaka jest jej cena? Czy o wolność walczymy tylko od święta, czy też może na co dzień? Jako że pan prezydent Rafał Brzoski ogłosił rok 2019 rokiem wolności właśnie, postanowiliśmy przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej. Zarówno film, który za chwilkę Państwo zobaczycie, jak i cała wystawa, którą możecie oglądać, podejmuje dialog z pojęciem wolności. Mówimy o wolności od jej najmniejszych przejawów. Przejawy wolności słowa, wyznania, wolności codziennych wyborów, poprzez wolność względem struktur, które jesteśmy na co dzień uwikłani, aż do wolności, która niesie ze sobą konsekwencje, wolności naszego własnego wyboru i wolności, która pozwala nam tak naprawdę kreować siebie. Gdyby nie wydarzenia, których rocznicę będziemy obchodzić już jutro, tej wolności dla nas by nie było. Ale czy ta wolność, którą sobie zbrojnie wywalczyliśmy, to jedyny rodzaj wolności, o który musimy walczyć? Czy to jest jedyny rodzaj wolności, o który zabiegamy na co dzień? Jaki jest nasz stosunek do tej wolności i jak bardzo naprawdę jesteśmy być może zniewoleni? Na te pytania postaramy się za chwilę odpowiedzieć tym, co mamy Państwu do zapasu. Zapraszamy na projekcję filmu, który powstał w ramach projektu Wolność przez Pryzmat Kultury na Kulturę, dofinansowanego z Biura Kultury przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz objętym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Zapraszamy. Gatunek Homo sapiens od wielu lat dąży do samowyniszczenia. Czołowym odkryciem gatunku pozostaje maszyna idealna, system kontrolujący każdy aspekt życia, mogący w każdej chwili dać nam w ręce przeróżne mniej lub bardziej odpowiednie narzędzia. Niezawodnie łączy każdy aspekt życia, romantyczny, religijny, etniczny czy status materialny. Każdy ma swoją własną, wypieszczoną linię życia, na którą nakłada akurat mu pasujące rzeczy. Nie, 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 nie
zrobić, nie też się zostało. Aż dziw człowieka wie. No, a skoro wszyscy mają? No, oficjalnie zostajemy dla Państwa tymi kolorami. Tak jest. Te trzy kolory są dla Państwa. Ważne? Niebieski, biały, czerwony. Zagadamy. Co? Zapraszamy. No cześć, Kasienka, chodź. Siadaj, opowiadaj. Siadaj. No, to co tam słychać? No, w zasadzie to wróciłam po sesji. Udało się wszystko dać. No, to całe szczęście. No, i długo trzeba będzie w firmie nowy gabinet szykować. Oj, gabinet. Krzysiu, daj Kasiu odpocząć. A nie wypoczyn. No, coś to taka blada jesteś, ty dobrze jesz? No mamo, ja zawsze się dobrze odżywiam. Bo ja ci tu słoiki przygotowałam. No. Wiem mamo, wiem, dziękuję ci bardzo. Po prostu egzaminy takie męczące były, no. A gdzie Radek? A właśnie, gdzie ten twój Radek jest? Bo Radek wychodzi do swoich rodziców. A bo to zawsze rodzinny człowiek był, ja to u niego szanowałem. Ale pamiętaj, że zawsze możesz tu razem z nim przyjechać. Kasiu, ja mu robotę w firmie znajdę, tylko mi powiedz, co on by chciał robić. No. Bo w zasadzie to ja tutaj przyjechałam, żeby wam coś powiedzieć. Nie mów mi, że ona no już... A przestań, głupa, ty gadasz. Mów, co się dzieje? Bo zdecydowaliśmy z Radkiem, że po studiach, jak tylko odbierzemy nasze dyplomy, jedziemy na wolontariat do Afryki. Co? Wyjeżdżamy z Polski. Ale jak? Gdzie? No ostatnio zaangażowaliśmy się w pomoc ludziom. Bardzo potrzebującym ludziom. Stwierdziliśmy, że chcemy pojechać, zrobić coś dla innych, zrobić coś dobrego. Dziecko kochane, ale czy ty wiesz, co ty mówisz? Ale jak to do Afryki? Przecież tam jest niebezpiecznie. Masz tutaj dookoła hospicja, domy spokojnej starości, domy dziecka, schroniska, a to mi się na czarny lot chce jechać. Przecież ty taka mała, drobna blondynka tam, w wielkiej Afryce. Czyś to oszalała, jak tam choroby są? Właśnie. Zdecydowaliśmy już. No ale jak zdecydowaliście? No bój się Boga, Kasia, no jak zdecydowaliście? A my nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie? No przecież... No powiedz ale coś, no! Co ja mam powiedzieć? No mamy mnie odebrało, no! Jak? Gdzie? Po co? Właśnie po co? Pomagać ludziom przeżyć przygodę. Pomagać ludziom może tutaj. A jak tam ci się coś stanie, dziewczyno? Do Afryki. Ale z drugiej strony taka była pełna pasji, kiedy o tym opowiadała. Taka szczęśliwa. A czy nie o to matce chodzi, żeby jej dziecko było szczęśliwe? Ale czemu do Afryki? Przecież tam jest tyle chorób, tyle niebezpieczeństw. Ona taka mała, drobna blondynka. Od razu ją zaatakują albo czymś zarażą. No, ale z drugiej strony, no też kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej, inne czasy, inne możliwości. Może wyjechać i poznać trochę tego świata. Ja też zawsze chciałam podróżować, ale za moich czasów nie było takich możliwości. Nie miałam takiej szansy, a ona ma. No ale właśnie, z drugiej strony będzie ten Radek, to dobry chłopak. Dobry chłopak i się nią zaopiekuje, może będzie jednak bezpieczna i da radę. A innym pomoże, to przecież duma mieć taką córkę, co chce innym pomagać. Nie wiem. Nie wiem, co robić. Ciężki dylemat, czy pozwolić jej, wspierać ją, czy nie. Czy zabronić i powiedzieć, że przecież to niebezpieczne i ja zabraniam. Nie wiem, ciężko. Strasznie ciężko. Proszę Państwa, właśnie są dwa wybory. Proszę teraz wszystkie osoby, które mają kolor wstążki czerwony, czy są tutaj takie, jaki kolor wstążki wam posiada? Czerwony, doskonale. Dwa krzesła, dwa wybory. Czy wspieramy córkę, czy podcinamy jej skrzydła?
tym momencie każdy z Państwa, który posiada czerwoną wstążkę, jest proszony o to, żeby wstać i zająć miejsce przy odpowiednim krześle. Ten wybór, który Państwo wspieracie. Proszę wstać, zaangażować się. Nie siedzimy, nie śpimy. Ludzie podejmują tutaj życiowe wybory. To jest ten moment. Ktoś ma czerwoną wstążkę. To są życiowe wybory. Wy odpowiedzieli na nasze wezwanie. Którzy stwierdzili, tak, chcę być częścią tego projektu. Tak, to jest coś dla mnie. Tak, chcę być częścią tej opowieści. Razem mieliśmy piękną historię, którą w różnych formach mogliście Państwo się podziwiać. Dlatego na początku zaprosimy naszych fotografów. Szanowni Państwo, zobaczcie, jak wielki, jak liczny jest akcent wizualny. Wielkie podziękowania za aktywność, za oko fotografów z Bydgoszczy. Więc brawo dla Was. Trzeba też podziękować ludziom, bez których nie moglibyśmy w ogóle myśleć o stworzeniu tego projektu, więc zacznijmy może od początku, od urzędników miejskich, którzy stwierdzili, że ten projekt ma sens, że wydane na niego środki przyniosą efekt, który będzie wart pokazywania dalej, będzie wart dzielenia się z innymi Bydgoszczanami, z innymi miastami. Podziękujemy też zarządowi Fabryki Odbieraj do Drewna. Podziękujmy też zarządowi Celemara, MCK-owi, Miejskiemu Centrum Kultury. I w tym miejscu należałoby chyba pomóc coś przekazać, prawda? Tak. Specjalne podziękowanie mamy dla Muzeum Wodociągu. Zapraszamy przedstawiciela, pan Bartłomiej. Zapraszamy. Chcieliśmy podziękować za użyczenie nam tego wspaniałego miejsca na dzisiejszy wieczór i na najbliższe 2 tygodnie, gdzie będziemy mogli podziwiać efekty pracy twórczej. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, w imieniu prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, czyli pana Stanisława Żywieckiego, który podpisywał list intencyjny z fundacją. To jeszcze działo się zimą, w styczniu. Tak, to jeszcze były bardzo odległe czasy. Tak. Jeszcze tak na dobrą sprawę, tak dobrze się nie znaliśmy jak dzisiaj. W imieniu całego zarządu i w imieniu przy okazji Muzeum Wodociągów chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować niesamowitego wydarzenia, a też razem z fundacją zaprosić Państwa do podziwiania, do odbioru wystawy fotografii. No i mam nadzieję, znowu do zobaczenia. Chcę tylko już podziękować. Jak mieliście Państwo okazję zauważyć, z tego wydarzenia będzie. A człowiek, który stoi za kamerą, był z nami od początku. I pora chyba nabylić go oklaskami. Mariuszu, dziękujemy Ci za wszystko. Znaleźliśmy się w fabryce. Później spędzaliśmy czas nad montażem, szukaniem ujęć, nad doborem muzyki. I pora na ostatnie podziękowania, które czynię z tym większą radością, że ludzie, którym za chwilkę podziękuję, są z nami od zawsze i są z nami zawsze. To nie jest nasz jedyny projekt. Czasami mamy różnie dziwne pomysły. I miło jest wiedzieć, że ilekroć przychodzą nam do głowy, są z nami ci, których możemy poprosić o to, by stali się częścią kolejnej opowiadanej historii. Więc teraz podziękujemy naszym aktorom, performerom i
Modelom. I zaczynając może od żeńskiej części, Anna Łukiewicz. Dziękujemy, że postanowiliście dzisiaj prowadzić. Zapraszamy na wystawę, zapraszamy na prezentację. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć dzisiaj udział w prezentacji tych fotografii, ponieważ dają one inne spojrzenie na Bydgoszcz i na to, że jednak też tutaj pokazują tą Bydgoszcz industrialną, że nasza wolność rodzi się bardziej też poprzez to, że pracujemy, że możemy pracować. Bardzo ciekawy wieczór, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo ciekawa inscenizacja, świetne zdjęcia przede wszystkim. Ja jestem miłośnikiem fotografii i to mnie przede wszystkim przyciągnęło tutaj na ten wernisaż, na tę imprezę. Zdjęcia są naprawdę świetne. No zresztą Adam Juszkiewicz to jest znana w Bydgoszczy firma, więc nie dziwię się, że pod jego kierunkiem, ale naprawdę powstały bardzo ciekawe, bardzo interesujące zdjęcia. Również jestem miłośnikiem Bydgoszczy i jej przemysłowej przeszłości, więc bardzo się cieszę, że właśnie elementy szlaku TH2O zostały w tym projekcie wykorzystane. Fabryka Obrabiarek do drewna, która ma niesamowity urok. Barka Lemara, prawda, także bardzo interesujące. Ciekawa również prezentacja, ciekawy pomysł na przedstawienie dylematów, przed którymi stoi bardzo wiele osób, bardzo wiele rodzin, prawda, co dalej? I dla mnie te filmy, które były, to dużo do myślenia dawały, bo za moich czasów to po prostu było tak, kawa na ławę, pokazują, wiadomo, o co chodzi, a tu trzeba było więcej myśleć, o co chodzi, domyślać się często. I to mi się bardzo podobało, to jest coś innego, jakaś nowość po prostu. Faktycznie zatrybiły wszystkie elementy i tutaj wizualna, statyczna, czyli te wszystkie fotografie, które zostały dzisiaj zaprezentowane i film cudownie się razem uzupełniają. I myślę, że każdy znalazł tu dzisiaj, tego wieczoru, coś dla siebie. Zwłaszcza takie kino trochę nieme, prawie że. To też było bardzo czytelne i smaczne i każdy gest się liczył. I tak samo w tych zdjęciach też każdy gest jest ważny i wyciągnięty, czy to kolorem, czy to czernią i bielą. Dzisiejszy wernisaż pokazał faktycznie wolność przez trzy pryzmaty. Przez pryzmat nowych technologii, przez pryzmat ograniczeń ze strony otoczenia. Pokazuje to, że wolność może być postrzegana na wiele różnych sposobów. Że tak naprawdę to my definiujemy wolność i możemy o nią walczyć każdego dnia praktycznie w dowolnej sprawie. Dobrze, że takie wydarzenia są organizowane, że na takim lokalnym poziomie sztuka w wielu wymiarach, czy fotografii, czy świata filmu, czy właśnie poprzez performance jest wspierana. Przede wszystkim jestem pod dużym wrażeniem. Podziwiam pomysł, bo bardzo fajnie, bardzo inaczej przedstawiony problem wolności. Myślę, że nie w taki sposób tradycyjny.
jak do tej pory. Jest na pewno coś innego, na pewno należy się na chwilę zatrzymać, zastanowić, przeanalizować. Różne formy pokazane, tak? Różne wolności poprzez wybór, poprzez formy czasu. Myślę, że bardzo interesujący spektakl, film, no i przede wszystkim piękna wystawa. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem zdjęć, także gratuluję fotografom, naprawdę super. No i mam nadzieję i liczę, że do następnego projektu. Już nie możemy się doczekać.